dzisiejszym, kochani. Czujecie się dobrze? Zrobimy sobie teraz koncert rapowy. Kto ma ochotę bujać się z nami w rytm bitu, niech to zrobi. Zróbcie hałas na 95. rocznicę istnienia waszego klubu. Co można zrobić przez 95 lat? Więcej bitu na ocu. Co może się wydarzyć przez 95 lat? 95 lat, niech pomyślę. Tak, 95 lat możesz rozpocząć życie, a potem żyć tak w dobrobycie. Możesz żyć ubogo, a potem się stoczyć. Możesz mieć w tym czasie sen proroczy. Możesz widzieć wielkie marzenia i je spełniać. Możesz też mieć nic nie do powiedzenia. Możesz widzieć same nie do powiedzenia. Albo możesz wejść znowu w senne marzenia i możesz być wielkim piłkarzem w Barcie Śrem, a potem w Barcelonie FC. Możesz mieć wielkie pieniądze, a potem możesz stracić wszystkie, tak sądzę. Możesz założyć piękną rodzinę, a możesz stracić wszystko. Z tego słynie, że a ty musisz o nim wiedzieć. Dlatego ten koncert chce ci o tym powiedzieć. To jest DJ Bujas. Ja nazywam się Tao i dzisiaj będziemy sobie na luzie grali rap dla was, kochani. W tym pikniku rodzinnym. Więc rozsiądźcie się wygodnie i poczujcie ten klimat. Raz, 95 lat, ej. Mam dopiero 30, ale 95 to mi się w głowie nie mieści. Któregoś dnia wyszedłem z przedmieścia i doszedłem tutaj. Kto odeszli? Oni odeszli, a ja zostałem wciąż na stałe. I patrzę, widzę, nie skończyłem w kryminale. I stale toczę się przez ten świat, który mnie zaskakuje. I widzę to, co w oczy mnie kuje. Czyli dźwięk, dźwięk, dźwięk leci do ucha. Ale słuchaj teraz, może być posłucha. Ale zaraz nuta wejdzie, która tutaj wejdzie w twoje serce głębiej. Zaraz się rozkręcę, tylko poczekaj, baby, baby. Musisz zrozumieć klimat, który leci teraz tutaj z głośników, ej. Jest nas tutaj mało, nie bez liku i bez gitu. Mogę ci powiedzieć, że to kocham. A teraz chcę widzieć, jak uśmiechasz się, nie szlochasz. I teraz daję tobie dalej. 95 lat, czyli mówię stale, że 95 lat chyba bym zbudował wielkie miasto. Albo chyba bym nauczył się piec ciasto. Tego nie umiem, moja żona mnie gani. 95 lat, co za dramat w bani mam. Ale mam jeszcze do przeżycia kilka. I teraz to jest wstęp, posłuchaj intra. Weszliśmy tutaj dzisiaj na scenę, żebyśmy się pobawili z wami dźwiękiem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję słuchać rapu, ale my chcemy przedstawić wam tą muzykę, nakarmić was dziś miłością, pokojem, pokojem serca, którego tak nam wiele dzisiaj brakuje.